Działa już 12 lat i wciąż zbiera laury. Tarnobrzeska Spółdzielnia Socjalna Konar tym razem zdobyła tytuł podkarpackiego lidera ekonomii społecznej. Konkurs pod nazwą Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Jego finał okazał się niezwykle szczęśliwy dla Tarnobrzeskiej Spółdzielni Socjalnej Konar, która decyzją kapituły pod przewodnictwem Marszałka Województwa Podkarpackiego zwyciężyła. To tak jakby ukoronowanie tej działalności, którą prowadzimy od 12 lat w Tarnobrzegu i pokazanie na Podkarpaciu, że funkcjonuje taki podmiot, który zatrudnia ludzi, który powiększa wolumen sprzedaży, który nie prosi o wsparcie, który sobie sam radzi, a przy okazji realizuje cele społeczne. I gdyby nie nasi klienci, którzy do nas przychodzą i kupują u nas posiłki, zamawiają posiłki abonamentowe, kupują dania dnia, czy też korzystają z normalnych naszych usług, nie byłoby Konara, bo tak naprawdę jesteśmy uzależnieni w 100% od naszych klientów. I to jest ich nagroda, pracowników Konara i klientów tak naprawdę. Spółdzielnia Konar działa w branży gastronomicznej, cateringowej i szkoleniowej. Na swoim koncie ma już kilka nagród. W tym roku otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku. Jako jedyna spółdzielnia socjalna w Polsce w 2007 roku otrzymała nagrodę ministra pracy i polityki społecznej za wybitne osiągnięcia w działalności społeczno-gospodarczej. Na rynku funkcjonuje od 2005 roku. Powstała bez żadnego wsparcia finansowego dzięki samozaparciu osób bezrobotnych, którzy chcieli coś zmienić w swoim życiu, a osobą, która zechciała im w tym pomóc, była pani Aneta Englot. 12 lat temu Tarnobrzeg to było ogromne bezrobocie, bardzo duże problemy ze znalezieniem pracy i to mnie skłoniło, bo ja nigdy nie byłam osobą bezrobotną, więc jakby wsparcie dla tych osób, które potrzebowały tej pracy, skłoniło mnie do tego, żeby pomyśleć o takich innych formach niż tylko czysto biznesowe. Początki, jak zawsze, były trudne. To było ogromne zaangażowanie w pracę dosłownie kilku osób. Tych osób, które były osobami bezrobotnymi, które same dla siebie chciały tworzyć miejsca pracy. Ja im tylko w tym pomogłam. Było bardzo trudno Konarowi, dlatego że Konar startował od zera. To były jakieś niewielkie wpłaty członków spółdzielni, którzy tam wygospodarowali swoje własne środki, żeby zrobić remont w lokalu, żeby uzyskać pozwolenia, wymagane prawem pozwolenia. Pomógł nam biznes, który nam częściowo wynajął wyposażony lokal, a inny przedsiębiorca sprzedał nam sprzęt z odroczonym terminem płatności. Dziś Spółdzielnia Socjalna Konar coraz prężniej działa w branży gastronomicznej i cateringowej. Zatrudnia ponad 20 osób, wspiera osoby długotrwale bezrobotne czy niepełnosprawne, których otwarty rynek pracy wyrzuca poza swoje granice. Korzystanie z posiłków w Konarze, czyli kupowanie jedzenia, mówiąc kolokwialnie, w Konarze, tworzy nowe miejsca pracy, bo każda złotówka zostawiona w Konarze nie jest zyskiem dla przedsiębiorcy, tylko zostaje w samym Konarze i jest przychodem, który pozwala nam pokrywać kolejne koszty w naszej społecznej działalności, bo ta działalność gospodarcza, którą my prowadzimy, czyli przygotowanie posiłków i ich sprzedaż, wszystkie zarobione pieniążki przeznaczamy na działania społeczne, a tymi działaniami dla nas społecznymi jest tworzenie nowych miejsc pracy lub też utrzymanie tych istniejących. Obecnie Konar ma siedzibę w tarnobrzeskiej budowlance na stołówce internatu przy ulicy Świętej Barbary. Z jego usług, czyli baru pod nazwą Domowe Jadło, mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta.